Jezusie, jaka fajna HRV Honda. Taka ze 20 lat mal utrzymana, genialnie. Dzień dobry Państwu, Rafał Togafrańskiewicz, dla życia stolicy, dla życia Śląska, dla życia Pomorza, dla życia w Polsce zdrowego, to ja mówić teraz będę, gdyż tak się z Wami mówiłem, że mówię raz w tygodniu przynajmniej do życia stolicy i wszystkich portali związanych z moim wydawcą. Szanuję go bardzo, pozdrawiam wydawcę. Nie chcę żadnej podwyżki, na razie. Dzisiaj spotykamy się chwilę po tym, jak upadła koalicja rządowa w Polsce. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, ale tak się stało. Czy ten pan ciężarówkowiec wyjedzie im przed oczy? Nie, to ja przyspieszę, bo mądry z niego chłop i kulturalny. Rozpadła się koalicja rządowa. Wiecie o tym? Nie zauważyliście tego? No, wiele osób tego nie zauważyło. Kilka dni temu wystąpił w mediach pan Kołakowski, nie Leszek Kołakowski, filozof, bo on już chyba nigdzie nie występuje od dłuższego czasu, bo chyba już nie żyje, jakiś inny Kołakowski. Ten pan Kołakowski to jest niezła, mega szycha w PiS-ie i nie tylko. Od tego może zacznijmy, że to jest bardzo ważny w PiS-ie człowiek. Chyba nie, ale powinien być ważny, bo jest tak, w PiS-ie jest od zawsze, czyli od 19 lat. Wcześniej tworzył Porozumienie Centrum razem z panem Kaczyńskim jednym i drugim, z tym, który już z panem Kołakowskim popija i z tym, który teraz rządzi w Polsce, w sensie udaje, że nie rządzi, ale de facto rządzi i ma coraz to lepsze pomysły. Jest po prostu najlepszy. Ale nie czepiam się teraz pana tego drugiego, co jeszcze żyje, tylko pan Kołakowski. Więc pan Kołakowski jest w PiS-ie od zawsze, tak? Jest koło Jarosława Kaczyńskiego od zawsze. Porozumienie Centrum, Prawo i Sprawiedliwość jest od zawsze, ale jakoś tak od zawsze nikt o nim nie słyszał. Myślę, że większość z Państwa w życiu o nim nie słyszała. Ja też, jak się dowiedziałem, że ktoś taki występuje w telewizorach i mówi, że on wraz z garścią posłów Prawa i Sprawiedliwości odchodzi, gdyż ma dość. Jako, że go wcześniej nie znałem, to zacząłem sprawdzać, że to jest właśnie sprawdziłem, że Porozumienie Centrum i Prawo i Sprawiedliwość zawsze, najbardziej wierny z wiernych. No ale obraził się, bo Jarosław Kaczyński nie chciał z nim rozmawiać w sprawie piątki o zwierzętach dla zwierząt, w związku z tym, że nikt z tego z nim nie konsultował, a on, i to jest ważne, bo on to powiedział, on odpowiada przed swoimi wyborcami odpowiada i twarzą świeci za różne mniej lub bardziej mądre, no teraz trochę nowsza Honda, ale też jeździ po prostu kobieta. Kobiety są najsmaczniejsze, najlepsze są. Jeździcie najlepiej na świecie. Nie znam lepiej jeżdżących postacią osób jak kobiety. Wracając do Kaczyńskiego. Nie spotkał się z nim, nie konsultował, tak z panem Ardanowskim też nie chciał spotkać i też z nim nie konsultował. No i pan Kołakowski stwierdził, że w związku z tym to on się obraża, zabiera z PiS-u masę posłów i tworzą własne koło i będą w opozycji. Tak powiedział. Wszyscy zaczęli się przyglądać temu panu wtedy, bacznie, chyba tak jak ja, i sprawdzać, kim on właściwie jest. Szybko się zresztą okazało, to te profile prorządowe, w sensie, jak to określić, bo to są niezależne profile, tak? W sensie różne serwisy informacyjne nawet i profile internetowe, które są bardzo niezależne generalnie, ale jakoś dziwnym trafem zawsze jak rząd trzeba wesprzeć, to wspierają ten rząd, jak ktoś z rządu skaka, to oni też skakują mu do gardła i go mordują jakoś masowo te profile. To chyba nie są profile niezależne. Dobra, to są profile rządowe, tak? Wyciągnęły temu panu Kołakowskiemu, że on kiedyś był w Pronie. To jest takie porozumienie patriotów, tak? Patriotyczny ruch czegoś tam. To za komuny było. Jak pan Spawacz, czyli pan Jaruzelski, wyciągnął broń na Polaków w 81, pan dyktator Jaruzelski, i zaczął do nich strikać, to społeczeństwo tak się generalnie odsunęło od pana Jaruzelskiego, ale wtedy powstał właśnie PRON, patriotyczny ruch czegoś tam narodowego, czyli patrioci w takich komisjach i różnych organizacjach zawsze działają patrioci, jak trzeba ratować Polskę, to są zawsze patrioci. Od prawa do lewa, ale patrioci. No i wśród tych patriotów tam część tam na siłę była zaganiana, ten pan Kołakowski może też tak się może tłumaczyć, no ale generalnie te prorządowe pisowskie media wyciągnęły, że o, zdrajca, bo on był, gdzie był? W Pronie był zdrajca, to wiadomo było, że zdrajca i nie ma dla niego ratunku. Mimo, że chłop był z nimi od, Jezus Maria, od ponad 20 lat, tak 19, prawie 30 od początku Porozumienia Centrum. No ale zdradził, więc już po prostu go nie ma i teraz już nie jest prawdziwym Polakiem. Do czego zmierzam? Pomijając taką dychotomię straszną, że jak ktoś jest w PiS-ie, albo w Platformie, albo u Zandberga, albo gdziekolwiek, ten jest najlepszy na świecie, może być największą szują, ale jest po prostu najlepszy na świecie, ale wystarczy, że przejdzie gdzie indziej i od razu jest najgorszy na świecie.
O Jezus Maria. No ale tak to wygląda niestety. To jest taki kalizm polski, który jest męczący strasznie. Myślę, że jest jedną z części destrukcji tego państwa, że nie liczy się to, kto kim jest, co robi, jakie ma doświadczenie, dokonania, tylko ważne jest, gdzie jest. No dobra, ale wracając do pana Kołakowskiego i kończąc z nim. Pan Kołakowski bardzo twardo postawił, że jak PiS nie zmieni, w sensie, że PiS już nie zmieni swojego sposobu myślenia i on też nie zmieni swojego sposobu myślenia, w związku z tym jest nie po drodze. I pan Kołakowski powiedział, nie, to jest koniec, ja odchodzę, zabieram posłów i tworzymy własne koło i będziemy w opozycji. To się teraz powtórzyłem trochę, ale musiałem wrócić do tego głównego wątku. No i wszyscy zaczęli się zastanawiać, z kim on właściwie chce odejść. Tam padały jakieś takie typy, że pan Ardanowski może, bo to jest też stary pecetowiec. W sensie nie ten, że grał w River Raid i w Lara Croft kiedyś na pececie, tylko Porozumienie Centrum współtworzył, tak? To pan Ardanowski. Więc różne były typy, nie wiadomo za bardzo, kim mówi ten pan, ale jak się obudził następnego dnia, to się okazało, że już nie odchodzi z opozycji i partii rządzącej nie grozi rząd mniejszościowy. Bo się spotkał z Jarosławem i porozmawiał z nim. Słuchajcie, pomijając kwestię tego, że to jest bardzo niepoważne i ten pan Kołakowski błysnął w historii Polski, w sensie tak, że nie zauważy go tak naprawdę, bo już dzień po tym, jak powiedział, że jednak zostaje, to nikt nie pamiętał, jak go się nazywa, ale powód, dla którego on zostaje, jest bardzo ciekawy, bo on się spotkał z Jarosławem Kaczyńskim, rozumiecie? No niby zwykła rzecz, tego właśnie nie. Bo pan Ardanowski od dawna podnosi, że nikt nie konsultował z nim piątki dla zwierząt, a spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim jest niemożliwe jakimś dziwnym trafem. A i teraz nie wiadomo było, czy to Jarosław z nim nie chce się widzieć, czy te młode szajbusy, wielbusy typu Moskal, Fogiel blokują dostęp. No więc po tym, co zrobił pan Kołakowski, wygląda na to, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Bo ten pan też się nie mógł spotkać ze swoim starym kolegą partyjnym, z którym wieki całe walczyli o Polskę. Od lat 90. Wcześniej też, znaczy niektórzy zaspali na strajk, na stan wojenny, ale okej, też walczyli. Okej, 80. lata, 70. nie odbieram nikomu po prostu tamtych honorów, tylko że to było dość dawno temu. Ale jeżeli kogoś znam 40 lat, jest członkiem mojej ekipy, to chyba normalnym jest, że mam z nim bezpośredni kontakt, tak? A tu się okazuje, że te młode wilczki, na to wygląda, zablokowały kompletnie kontakt do pana Kaczyńskiego i nawet jego najstarsi koledzy z pola bitwy. Tacy ci Brothers in Arms nie mają możliwości spotkania się z nim w inny sposób, niż kiedy wystąpią w mediach, zrobiąc się wariatów i krzykną: Jarek, Jarek, wiem, że oglądasz, chcę się z tobą spotkać, przepuść mnie przez ten, nie, żebym okrążył tych typów, co ich postawiłeś przy drzwiach, bo oni są beznadziejni. No i działa, tak? To jest taka sama sytuacja jak z tym, jak z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II i panem Dziwiszem, tak? Przez całe lata, bo teraz lewica podnosi, że ten, że Karol Wojtyła, JP2, wiedział o wszystkim, przecież Dziwisz był jego fumflem, tak? No to podrzućmy taką podobną historię, ale trochę z innego wymiaru, bo tu też sporo osób nie żyje. No dobra, ale Dziwisz żyje. Podnieśmy taką historię, przypomnijmy historię pana Peca, to był taki wysoki urzędnik, niepartyjny, tylko kościelny tym razem, ale to podobne są te, podobne chyba schematy działania są. No więc do Jana Pawła II zgłaszały się masy ludzi, które chciały poinformować o tym, że pan Pec to chyba on tam z tymi chłopakami to nie tylko ich spowiada, ale również na inne rzeczy pokutne nie czynią, tylko wręcz przeciwnie, to jest bardzo blisko tego słowa, ale to nie o to chodzi. No więc starały się dotrzeć do Jana Pawła II, żeby powiedzieć mu: Panie Janie Pawle II, papieżu nasz, jest niedobrze, bo ten pes to z tymi chłopakami, to tam ta pokuta strasznie im wychodzi. No i w związku z tym zgłaszali się i natrafiali na pana Dziwisza, tak? To taki Fogiel Karola Wojtyły. Dziwisz, Fogiel, Moskal, to taka jedna ekipa. No, takie pucy buty, co mają władzę, ale tak z niej korzystają w sposób dość dziwny. No i oni się wszyscy odbijali, w sensie od Dziwisza, tak? To przekażę, tak, przekażę panu papieżu, przekażę. Nie ma czasu, papież, bo zmartwiony, jest bardzo chory. Nie, odrzucam te wszystkie próby
dotarcie z informacjami o pecu przez całe lata, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby uruchomić przyjaciółkę Karola Wojtyły, taka starsza pani. Teraz nie pamiętam za cholerę jej nazwiska. Ale ona siedziała w obozie koncentracyjnym, tam Niemcy je wstrzykiwali różne rzeczy, myśląc, że ona umrze, a ona nie umarła i żyje do dzisiaj zresztą. Zresztą dzisiaj sobie dowcipkuje często, że te wszystkie chemie, co jej Niemcy wstrzykiwali, to właśnie dzięki niej żyje, bo to chyba jakieś były eliksiry młodości. Znaczy, o eliksirach nie mówię, ale generalnie już ta chemia niemiecka chyba przedłużyła jej życie. No więc ktoś wpadł na pomysł, żeby uruchomić przyjaciółkę Jana Pawła II, to właśnie panią, przekazać jej te wszystkie informacje. I tak zrobił. I wtedy ta pani z tymi informacjami stwierdziła tak, oj, 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 to jest bardzo nieładna historia. To ja sobie jadę do Karola. Wsiadła w samolot, poleciała do Karola, w sensie Wojtyły, papieża. Wysiadła sobie z samolotu, poszła do Watykanu, minęła pana Dziwisza, bo z nim się nie lubiła pewnie, znaczy to nie jest ten, to nie ta klasa człowieka, ale myślę, że gdyby była młodzieżową Julką, to jeszcze by mu Dziwiszowi pokazała palca przy okazji przechodzącego niego, bo olała Dziwisza. Nie musiała z nim się liczyć, zresztą go nie lubi, jak wspomniałem. Ominęła Dziwisza, poszła do Karola i mówi tak, Karol, czyli do papieża poszła i mówi tak, Karol, papieżu, temat jest. No dawaj, jaki to temat? No tutaj Pec, i tu przedstawiłem historię. Pec poleciał w ciągu paru godzin ze stanowiska, rozumiecie? Coś, czego nie można było przeprowadzić normalnie przez całe lata, bo było blokowane przez kapciowego przy drzwiach, kiedy dotarł bezpośrednio do naczelnika kościoła w tym przypadku, udało się załatwić. No i macie takie dwa przypadki. Jeden gruby, trochę drugi mniej gruby. Zastanawiam się tylko po tym wszystkim, jak ten pan Kołakowski, który się przedstawiał jako bardzo poważny człowiek, jestem bardzo poważny, i ci wyborcy bardzo na niego patrzą i dlatego nie może się zgodzić na piątkę na zwierząt. Co się takiego stało, że jednak postanowił pozostać w Prawie i Sprawiedliwości? Piątki dla zwierząt nie będzie, czy może ci wyborcy już tak bardzo się liczą, jak przed spotkaniem z naczelnikiem partii w tym przypadku? Dobra, dwie anegdoty z życia wzięte. Dziękuję Państwu bardzo. Ja dojeżdżam do sklepu, muszę kupić coś na obiad dla małżonki i moich małych dzieci, żeby nie umarły z głodu i miały siłę do walki z systemem. Do zobaczenia Państwu. Rafał Odoka Frąckiewicz, polityko.tv dla Życie Stolicy i podobnych serwisów. To mój sklep? Nie. Prowadzonych przez moją stajnię wydawniczą. Do zobaczenia, pa!